A teraz czas na głos poety. Matka odchodzi nie jest, jak mogłoby się zdawać, książką o charakterze sentymentalnym. To rzecz o tym, kim człowiek jest wobec rodziców i wobec dzieci. To także przejmująca wprost opowieść o tym, jak rodzice stają się na starość, w szczególnym oczywiście sensie, dziećmi własnych dzieci. Napisał o książce Tadeusza Różewicza Matka odchodzi, krytyk literacki Janusz Drzewucki. To szczególna książka w bogatym dorobku poety. Składa się z fragmentów dokumentów rodzinnych, wierszy poety poświęconych matce, fragmentów dziennika autora i pamiętnika jego matki. Ten fragment, który wybrałam, jest szczerym, momentami bolesnym, ale pełnym miłości, wyznaniem poety syna. Matka odchodzi. Tadeusz Różewicz. Teraz, kiedy piszę te słowa, oczy matki spoczywają na mnie. Te oczy, uważne i czułe, pytają milcząc: co cię martwi, synku? Odpowiadam z uśmiechem: nic, wszystko w porządku, naprawdę, mamo. No powiedz, mówi matka, co cię trapi? Odwracam głowę, patrzę przez okno. Oczy matki, wszystko widzące, patrzą na urodziny, patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z tamtego świata. Nawet jeśli syn zamieniony został w maszynę do zabijania albo zwierzę mordercę, oczy matki patrzą na niego z miłością. Patrzą. Kiedy matka odwróci oczy od swojego dziecka, dziecko zaczyna błądzić i ginie w świecie pozbawionym miłości i ciepła. Jutro jest Dzień Matki. Nie pamiętam, czy w moim dzieciństwie był taki oficjalny, urzędowy dzień. W moim dzieciństwie każdy dzień roku był dniem matki. Każdy poranek był dniem matki. I południe, i wieczór, i noc. Wiesz, mamo, tylko tobie mogę to powiedzieć na stare lata. Mogę to powiedzieć, bo jestem już starszy od ciebie. Nie śmiałem ci tego powiedzieć za życia. Jestem poetą. Bałem się tego słowa. Nigdy go nie powiedziałem ojcu. Nie wiedziałem, czy się godzi coś takiego mówić. Przez wiele lat obiecywałem mamie trzy rzeczy: że zaproszę ją do Krakowa, że pokażę Zakopane i góry, że pojadę z mamą nad morze. Mama nie zobaczyła nigdy w życiu Krakowa. Nie widziała ani Krakowa, ani gór z morskim okiem w środku, ani morza. Nie dotrzymałem obietnic. Minęło od śmierci mamy prawie pół wieku. Zresztą przestaje się interesować kalendarzem i zegarem. Czemu jej nie zawiozłem do Krakowa? Nie pokazałem sukiennic Kościoła Mariackiego, Wawelu, Wisły. No tak. Syn mieszkał w Krakowie. Młody, obiecujący poeta.
I ten poeta, który tyle wierszy napisał dla matki i tyle wierszy dla wszystkich matek, nie przywiózł mamy do Krakowa w roku 1947 ani w 1949. Nigdy mi nie przypominała, nie robiła wyrzutów. Mama nie widziała Warszawy. Mama nigdy nie leciała samolotem, nie płynęła statkiem. Nigdy nie byłem z mamą w cukierni, w restauracji, w kawiarni, w teatrze, w operze, ani na koncercie. Byłem poetą. Napisałem poemat Opowiadania o starych kobietach. Napisałem wiersz Stara chłopka idzie brzegiem morza. Nie zawiozłem mamy nad morze. Nie usiadłem z nią nad brzegiem. Nie przyniosłem muszelki albo bursztynowego kamyczka. Nic. I ona nigdy nie zobaczyła morza. I nigdy nie zobaczę jej twarzy i oczu i uśmiechu, kiedy patrzy na morze. Poeta. Czy poeta to człowiek, który pisze z suchymi oczami treny, bo musi dobrze widzieć ich formę? Musi całe serce włożyć w to, aby forma była doskonała? Poeta? Człowiek bez serca? A teraz ten lament przed publicznością na jarmarku książki, na odpuście poezji, na giełdzie literatury. I nie mam nawet tej pociechy, że mama na tamtym świecie idzie przez Planty, przez Kraków na Wawel. Czy w niebie jest morze, nad którym siedzą nasze matki w biednych salopkach, płaszczach, starych pantoflach i kapeluszach? Ale i teraz piszę z suchymi oczami i poprawiam te moje żebracze treny. Oczy naszych matek, przenikające serca i myśli, są naszym sumieniem. Sądzą nas i kochają, pełne miłości i strachu. Oczy matki. Matka patrzy na syna, kiedy on stawia pierwsze kroki i potem, kiedy szuka drogi. Patrzą, kiedy syn odchodzi, ogarniają spojrzeniem całe życie i śmierć syna.